pozorem. Dzisiaj w podróż z Hilze zabierze nas Grzegorz. Tak. Jesteś dobrym kierowcą? Okaże się, czy dojedziemy, nie? Grzegorz, jesteś z nami już rok prawie. No, ten czas szybko, szybko idzie, jak to w sporcie jest. Z dnia na dzień wszystko się dzieje szybko, więc cieszę się, że tu jestem. Fajna wiosna, oby jesień w następnym sezonie była taka sama i później wiosna, a będzie dobrze naprawdę. Przecież ściszenie muzyki trochę, tłanie, o właśnie, jak jest ZTN. Zaraz to zdejmę kurteczkę. No właśnie, bo wiesz, przychodzili ludzie i kibice pytali, co to za gość jest, nie? Czy to bardziej będzie pierwszy skład, czy uzupełnienie? Dochodziły do Ciebie takie informacje, czytałeś komentarze w ogóle, cokolwiek, czy... I czy Ty przychodziłeś tutaj na początku rzeczywiście z pokorą na, nie wiem, na... żeby wywalczyć to miejsce w drużynie, czy od razu wiedziałeś, że będziesz grał pierwsze skrzypce, tak jak to się dzieje teraz na wiosnę? Ja myślę, że jestem takim człowiekiem, sportowcem, że od razu chciałby grać, ale zdawałem sobie sprawę, że to jest nowe miejsce, nowy klub, wszystko nowe w mojej karierze, więc na pewno też miałem to w głowie, że może od samego początku nie zacznę grać w pierwszym składzie, ale pokazałem w okresie przygotowawczym, jak gram w piłkę po prostu i od samego początku dobrą robotą wywalczyłem sobie ten pierwszy skład, bo tak jak mówię, nie ma nic za darmo i po prostu ciężką pracą sobie to wywalczyłem. To powiedz nam o tej Arce Gdynia, o Gdyni, bo wiele osób mówi, że to jest świetne miejsce do życia, Pomorze. Nie jest tak jakby zapchane, zakorkowane jak Gdańsk, jest taki oddech, ale to jest ładne, jest Starówka, no jest miasto, które... Tak, ta ulica Świętojańska jest bardzo długa. Myślę, że cała Gdynia od sportu, od życia jest super, tak, bo to jest nad morzem. Kibice żyją, cała Gdynia żyje Arką, było to widać, jak awansowaliśmy do Ekstraklasy z tym klubem. Całe miasto było przy plaży, się bawiło. Fajny czas, może trochę mniej grałem, ale to też mnie nauczyło czegoś następnego w tej sportowej karierze, że po prostu jak jest słabszy moment, żeby się nie poddawać, żeby cały czas był w gotowości, bo jak wchodziłem na te zmiany, to starałem się dać drużynie jak najwięcej. No bo ty byłeś tutaj nastolatkiem jeszcze, tak? Tak, debiutowałem w Arce, jak miałem 18 lat, czy 17, prawie 18, więc to byłem młodym chłopakiem niedoświadczonym, który dopiero w piłce seniorskiej zbierał te żniwa. Co jest takiego w Gliwicach, czego nie ma w Gdyni? Jak tak sobie jedziesz autem na przykład i ogólnie mieszkasz, zwiedzasz. Ty mieszkasz niedaleko do stacji, nie będziemy też mówić gdzie dokładnie, ale fajne miejsce, blisko stadion, blisko droga. Fajne, blisko stadion, blisko tutaj Lidl, jak się chce podjechać po coś na szybko, to można szybko załatwić. Co jest w Gliwicach, a co w Gdyni? No Ekstraklasa, nie? Okej, okay. A samo miasto właśnie? Myślę, że fajne miasto, można iść sobie coś fajnego zjeść, dużo jest fajnych restauracji z różnych kontynentów. Więc myślę, że ludzi to też przyciąga, żeby po prostu próbować różnych potraw. Spacerujesz sobie czasem po rynku? Po rynku może nie, bo teraz z dzieckiem to tak bardziej bliżej tutaj przy radiostacji sobie chodzimy. Gdzieś na kawkę z żoną skoczyć, jak dziecko śpi w wózku, więc tutaj bardziej bliżej swojego domu zamieszkania. Jesteśmy właśnie, bo ten program ma też tak na celu, żeby cię troszkę ludzie poznali, kibice. No, zakręciliśmy. Jest Jaś, tak? Dobrze pamiętam. Tak, Jasiu. Ile ma Jasiu? No już 3 miesiące, będzie 3,5 niebawem. Czyli co, jak liczając, urodził się w lutym. Tak, 11 lutego. No czas szybko mija, zapieprza ten czas. Więc widzę, jak z każdym dniem on coraz więcej potrafi. Też się uczymy z żoną każdego dnia. Nowe doświadczenie, tak, bo to inne jest życie. Ale fajnie jest. Cieszę się, że on jest na świecie.
bo też to wchodzi się w taką jeszcze, jeszcze bardziej dojrzałość, dorosłość do tego prawdziwego życia. No właśnie w przypadku piłkarza to nie mogłeś być, mogło wypaść tak, że miałeś wtedy mecz, kiedy był poród na przykład. To chyba trochę utrudnione, te wyjazdy też cały czas. Mogę powiedzieć, że miałeś odpowiednie możliwość wspierania właśnie żony w tym całym cyklu? Tak, oczywiście, że tak, żona mnie cały czas wspierała. Miał być właśnie w dniu meczu w Lubinie. To też ale kiedy, przepraszam, wspierałeś żonę w tym... A, to jest źle pytanie. Drugą stronę, no. Przepraszam. No, na pewno, tak. No. Wiemy, że to jest moja żona, kochamy się i to też moje dziecko i po prostu chciałem, żeby żona się czuła komfortowo w każdej chwili. Myślę, że zdałem ten egzamin, teraz jest tak samo, wspieramy się, wzajemnie sobie pomagamy przy wychowaniu i myślę, że na ten moment jest super. A nie kolidowało ci to właśnie nigdy z jednym wyjazdem, z treningami? Jesteś w stanie jakoś technicznie to wszystko połapać? Myślę, że tak. Jeśli człowiek jest zorganizowany, to tutaj nie widzę żadnego problemu, żeby to po prostu wszystko poskładać w jedną całość i kiedy jestem w pracy, to wiadomo, że jestem skoncentrowany na jak najlepszym wyniku sportowym. A kiedy jestem w domu, to staram się tutaj spędzać czas z nimi, żeby po prostu być przy nich. Ważniejsze dla ciebie, żeby, no mówię, jak jesteś przegrany mecz i nie wiem, totalnie słabe wypadnięcie w tym meczu, czy jesteś w stanie zrównoważyć właśnie to uśmiech dziecka, gdy wracasz i nawet zapominasz? Myślę, że tak. No tutaj na razie mój syn ma tylko jedną porażkę, więc aha. I to z Legią, więc na razie można powiedzieć, że nie wie. Nie wie, jak przychodzę do domu po porażce, ale oby jak najdłużej był ze mną, jak wygrywamy, jak nie przegrywamy, żeby nie wiedział po prostu, jaki jestem, jak przychodzę do domu po meczu. Był już na meczu? Przegranym. Nie, jeszcze nie. Myślę, kiedy zamierzasz? Myślę, że w następnym sezonie powinien ruszyć na jakiś mecz. Zobaczymy, jak pogoda i tak dalej. Bo to... Wspomniałeś o Legii, więc przechodzimy do Legii. Będziemy tak sobie skakać, ale według tego, co się dzieje. Tak, tutaj zjazd. Tak, na Katowice. To jest tak, że ta Legia, właśnie pytanie od Kajtka, co ci szeptał na ucho Jozue, jak byłeś do niego przyklejony, bo tak można powiedzieć, że wielu obserwatorów, dla których byłeś jeszcze nie do końca, byłeś anonimowy dla niektórych jeszcze, po tym meczu właśnie z Legią zobaczyło, no, że się go tak przykleił. No nie mógł go przykleić przy karnym, ale w pozostałych sytuacjach no, tak. Na bramce nie mogłem stanąć, nie? Ale jakbym mógł, to może bym go gdzieś tam złapał, nie? Co on ci mówił? Jakieś prowokacje były, czy raczej... Kurczę, ciężko mi powiedzieć, bo jeszcze portugalskiego tak za bardzo nie znam. No nie były to też, wydaje mi się, przyjemne słowa, ale rozmawiałem przed meczem z trenerem, żeby po prostu robić swoją robotę, dobrze go kryć, wykonać swoją pracę, a to, co jest poza piłką, to co sobie do mnie rozmawiał, to po prostu to też są emocje, bo też słyszałem, że poza boiskiem on jest inny, więc nie ma co też mieć do niego pretensje, taki jest sport i trzeba to też uszanować. A powiedz mi właśnie, jak jest technicznie ciężko takiego zawodnika właśnie jak on, no pokryć, musi się skupić 100% na tym, żeby bardziej przeszkadzać mu w grze niż zająć się kreowaniem naszej gry, tak? No tak, no takie były założenia, żeby tutaj gdzieś go indywidualnie przykryć, też mądrze to robił, bo stał na pozycji spalonej, musiałem się przykleić do naszych obrońców, też trzymać linię, żeby po prostu nie złamać linii, żeby nie było spalonego. Ale myślę, że ten egzamin zdałem. Fajne doświadczenie. I myślę, że ten mecz był na plus. Szkoda, że po karnym przegraliśmy, bo mieliśmy tę sytuację, żeby po prostu wygrywać 1-0 w czasie meczu i myślę, że jakbyśmy strzelili pierwszą bramkę, to jak zazwyczaj byśmy to utrzymali. No a propos właśnie sytuacji, tam trener się ostatnio na treningu też urodziny wypomniał, że co to było? To była pogoń, nie? Tak, ale po pogoni, tak. A nie podałem do ciebie, bo ostatnio jesteś bardzo skuteczny, podszedłem też bramka z Widzewem, dobrze pamiętam? Tak, z Widzewem, z Krakowią, z Krakowia. Tak, w derbach.
No, derby w ogóle to były. Derby fajne, no. Tam bo właśnie wykorzystałeś trochę tak sprytnie to, co się tam wydarzyło po tym rykoszecie, nie? Bo tam Alex chyba to było podawał na pole? Tak, strzelał i tam rykoszet był fajnie, że zachowałem spokój, taką zimną krew, że nie strzelałem z pierwszej piłki, że nie panikowałem. Fajne uczucie wygrać derby przy całym stadionie. Jeszcze jak ty strzelasz bramkę, wygrywasz 1-0, więc naprawdę fajne uczucie. Piątek, 20:30 mecz, super, super fajnie. Oby więcej takich momentów. Okej, a właśnie dla ciebie to miało też takie znaczenie jak dla kibiców, że to były derby, bo jednak te animozje znasz z tego, kiedy jest Arka Alechia. Tak samo tutaj, no wiadomo, ja z Górnikiem, no żyję w tej rywalizacji odwiecznej. Ty to czujesz, że ta bramka miała jeszcze większą wartość dzięki temu, oprócz tych pełnych trybun? Myślę, że tak. No tutaj jestem ze Śląska, wiem czym to się wiąże, te derby, bo jest tutaj bardzo, bardzo dużo klubów na wysokim poziomie na Śląsku, więc wiedziałem, co to jest za mecz. Wiedziałem, że musimy wygrać to spotkanie dla całej społeczności w Gliwicach. Fajnie, że się udało i miejmy nadzieję, że to będziemy kontynuować w następnych sezonach i będziemy razem się cieszyć z naszymi kibicami, bo naprawdę fajne jest to uczucie i ze wszystkimi się fajnie cieszyliśmy. Ze Śląska jesteś, przypomnij tym, którzy jeszcze nie wiedzą, gdzie dokładnie. Z Jaworzna. Jaworzna, tak. Szczakowianka kiedyś tam była, ale Szczakowianka, tak. Jak dzisiaj Szczakowianka? Dalej jest. No, jestem wychowankiem tego klubu, 7 lat. Super spędzonych, mieliśmy super rocznik w sumie, bo grałem w 94 roczniku. Zdobyliśmy Mistrzostwo Śląska w 94 właśnie roczniku. Grają w czwartej lidze aktualnie. Klub chce się rozwijać, mają tam swoje cele na ten sezon, są blisko tej czołówki. A jak będzie, to zobaczymy, bo to w piłce to nie ma co planować, bo to wszystko się to zmienia z dnia na dzień, z meczu na meczu, miesiącu na miesiąc, więc... Chciałem zapytać jeszcze o Jaworzno, z czego jest znane, co byś tam polecił, jakby tam ktoś przejeżdżał z Gliwiczan. Ciężko mi powiedzieć. Nie, no na pewno Park Grudek, kamieniołomy ładne są, polskie Malediwy, proszę sobie wpisać okay. W internecie, tak, w Google. Co mamy? Geosferę mamy też ładną, taką też zrobioną z kamieniołomów, można pospacerować, grilla sobie zrobić. Na boiska sportowe, jeśli się chce grać w piłkę, bo mamy dużo, można powiedzieć, dużo stadionów, bo jest przez tyle drużyn, więc każdy gdzieś musi grać. Rynek jest bardzo ładny, odnowiony, można sobie coś zjeść. Myślę, że tyle, jeśli ktoś będzie chciał przejeżdżać. Sosina jest jezioro, więc teraz jest nowy, można pospacerować, też jest w koło chyba 5 km, pomosty do pływania, też są restauracje, można zjeść, czegoś się napić, więc fajne czasy. Nie mieszkasz w Jaworznie dlatego, że masz po prostu, chodzi o transport, tak? Bo mógłbyś teraz dojeżdżać tylko na mecz, albo... No tak, mógłbym dojeżdżać, ale wywnioskowałem to z żoną, że nie ma jakiegoś tam sensu, żebym jeździł. Tutaj mieszkamy w Gliwicach, też po treningach się mógł zregenerować, bo to też niby 40 minut, a może być półtorej godziny, bo wiemy co się dzieje na tych autostradach. Co może mnie spotkać, teraz też remontuję jak zawsze cały czas te autostrady, więc mógłbym jechać 40 minut, a mógłbym jechać półtorej godziny, więc to też w aucie, po ciężkim na przykład treningu, mógłby być problem na drugi dzień. Ty jako zawodnik, który ma 27 lat, no kurde, czy 27 to jest młody zawodnik, czy to już jest taki dojrzały? Młody, nie? No właśnie, jak to nie, działa? No myślę, że już dojrzały, doświadczony. Też trochę tych spotkań, przede wszystkim w pierwszej lidze, teraz dobijam do setki w Ekstraklasie, więc ja nie mówię, że jestem młody. Jeśli przychodzą jacyś młodzi na treningu, czy są u nas młodzi zawodnicy, to staram się im pomóc, czy dobrym słowem, jak coś zapytają, podpowiedzieć, bo wiem, w jakiej są sytuacji, byłem w takiej samej. I myślę, że z młodymi mam dobre relacje, bo tak jak mówię, każdy jest człowiekiem, każdy może popełniać błędy, starszy, młodszy i trzeba zrozumieć każdą sytuację, jeśli mają problem. Mhm.
patrzysz tak na to właśnie, bo nie za późno zadebiutowałeś w tej Ekstraklasie? Nie masz takiego żalu? Czy mam żal? No widocznie tak miało być i tak ja zawsze tak odpowiadam, że tak miało być. Ja robiłem swoją pracę cały czas, bo to kocham robić i czy grałem, czy nie grałem w Gdyni, czy później odbiłem się fajnie w Pogoni Siedlce i później krok po kroku, najlepszy moment później mój w Stali Mielec. Pokazało to, że zadebiutowałem dopiero w Stali, bo wiedziałem, że żeby zadebiutować w Ekstraklasie, to sam muszę sobie ją wywalczyć z drużyną, bo tak to nie ma za bardzo szans na mój debiut. Więc udało się w Mielcu i dobijam, tak mówię teraz, do setki w Ekstraklasie i oby jak najdłużej. Stal Mielec, no znane ostatnio nie przez tą historię jeszcze z Grzegorzem Lato, tylko bardziej to hasło organizacyjnie Stal Mielec, tak? Tak było. Ale kiedyś, to było trochę niesłuszne. Opowiedz trochę jak od środka, jak to wyglądało. W ogóle sam klub wydaje się teraz fajnie powiedzmy układany. No już wiadomo, że jak jakieś słowo zostaje, czy słówka, to już będzie się ciągnęło do końca życia, tak? Tak samo jest z ludźmi, tak samo jest z klubami sportowymi. Ale no, klub jest dobrze zorganizowany. Teraz myślę, że jest bardzo dobrze zorganizowany pod każdym względem. Co roku stara się iść szczebelek do góry. Mają dobrą drużynę, teraz troszeczkę słabiej im idzie, ale myślę, że spokojne utrzymanie już jest i mogą planować na następny sezon. Na następny sezon kadrę mogą komplementować. No właśnie, ta walka o utrzymanie to chyba nie jest takie przyjemne dla piłkarza. Ty byłeś zamieszany w to razem z nami niestety. No ale chyba szybko zapomniałeś tak by o tym, że grozi nam spadek, tak? No, od kiedy? Już widziałeś? Przez pewien czas, nawet jak wygrywaliśmy, tak, to mieliśmy tylko 3 punkty przewagi nad strefą spadkową, bo ta liga pokazuje, że tutaj każdy z każdym może wygrać i dół wygrywał cały czas. Nie mogliśmy dobrze odskoczyć tym drużynom, bo też wygrywały. Wiedzieliśmy, że cały czas musimy być skoncentrowani na mocnej robocie, żeby patrzeć w każdy kolejny mecz, żeby nie zachłysnąć się po prostu tymi naszymi zwycięstwami, żeby wygrywać każdy kolejny mecz. I ta praca się obroniła, tak, bo zaczęliśmy trenować chyba najszybciej w Ekstraklasie 3 grudnia. Później mieliśmy jeszcze chwilkę na święta i nowy rok i dalej do roboty. W Hiszpanii super robota i od pierwszego meczu, myślę, z Jagiellonią było widać, że dążymy w dobrym kierunku i po prostu prędzej czy później będziemy mieli dobre wyniki, jak będziemy dalej ciężko pracować. Przystosowałeś się już do jeżdżenia właśnie z dzieckiem, rozumiem, fotelik, baza? Wszystko jest. Było, wózek wszystko, wchodzi? Wszystko było trenowane, wózek wchodzi. Jak jeszcze nie było młodego, to wszystko musiałem sobie ogarnąć, bo nie jestem taką złotą rączką i musiałem troszeczkę czasu potrzebowałem, żeby wszystko sobie poogarniać krok po kroku, ale myślę, że daję radę i fajnie nam to wychodzi z żoną. Pierwsze auto, jak jadłem w samochodach, pamiętasz swój pierwszy samochód? Oczywiście, to był Opel Astra GTC. O kurczę, to ta taka fajna, skoszona. Tak, tak, podobała mi się i właśnie ją sobie kupiłem z Niemiec. Z Niemiec? Ściągana, tak. Czy od jakiegoś znajomego, to używka, rozumiem? Używka. Powiedz mi takie marzenie w ogóle samochodowe, które masz tak naprawdę, czy bardziej idziesz takie samochody? Każdy z nas, wiadomo, jest mężczyzna, życiarzem, kobiety oczywiście nie też, mam, ale... Nie mam takiego jakiegoś... Czy przywiązujesz jakąś wagę do niej, znaczka, modelu? Nie, raczej nie w sumie. Teraz mamy rok tego Mercedesa i w sumie jestem zadowolony. I mógłbym w sumie, jak wszystko się ułoży, będzie dobrze, to kontynuować. Może jakieś większe, bo też już będzie starsze dziecko. Więc zobaczymy, nie ma co planować w sumie. Auta to nie mam jakiegoś takiego wymarzonego. W sumie nie interesuję się tym za bardzo. Okej. Okay. Nie myślałeś kiedyś o samochodzie elektrycznym? Nie, chyba. Nie chciałbym mieć. Wydaje mi się, że po dłuższej nawet zastanowieniu nie chciałbym mieć takiego samochodu. Dlaczego? Kurczę, nie wiem. Tak jestem przyzwyczajony. Tradycyjnie. Tak dalej, do tradycyjności. W sumie to też jest mój pierwszy samochód teraz z automatem. Okej, okay, jak się jeździ? Dobrze, fajnie. Pierwszy raz jak wjeżdżałem z Krakowa, był leciutki.
leciutki stresik, bo musiałem dojechać do Mielca, no to z godziny 15 się jedzie. Ale później z każdym kolejnym dniem fajnie się jeździło, tutaj nie widziałem żadnego problemu, a teraz już jest, no nie wiem, czy bym się zamienił teraz na manuala. Ciężko mi było czasami, jak tam jadę autem żony, no to parę razy mi zgasło. No właśnie, powiem ci, wielu tak ma. Albo jedynka nie chce wejść na trójkę, nie? No tak, no pośledza trochę, ale to już jest przygodne. Powiedz mi, lubisz jeździć samochodem długie trasy? Lubię, fajnie. Lubię jeździć w dłuższe trasy w sumie. Nie wiem, czy z przerwami jakimiś nad morze, jak raz jechałem samochodem. Żona chyba się tylko chciała zatrzymać, tak to, tak to na tankowanie tylko i jak jest pusto, to już w ogóle się super jedzie. Trochę się denerwuje, jak są korki, ale kto się nie denerwuje, nie? Niby nie masz wpływu na to, a i tak człowiek się denerwuje. Jak się śpieszy człowiek, to tak. No oczywiście. Najdłuższa trasa to gdzie jechałeś? Jakaś Chorwacja, Włochy? Nie, w sumie nad morze chyba jak jechałem. Ale za granicę gdzieś wyjechałeś autem, czy nie? Samochodem nie, samochodem o, to nie. Masz challenge. Samolotem jak coś tylko. Okej. Dobra, wracając teraz jeszcze do Piasta i w ogóle o twojej przyszłości, tak powiedzieliśmy, no zdobija 100 meczów w Ekstraklasie. Powiedziałeś, że no trochę, no nie masz żalu, że tak późno, no ale co dalej, czy ty, gdzie jest w ogóle ten limit, tak? Kiedy patrzymy na naszego już słynnego Roberta Lewandowskiego, który grał kiedyś na Okrze i meczu w barwach Znicza, strzelił nam bramkę, zawsze to przypominam sobie, bo wszyscy krzyczeli, co to w ogóle za młoko, strzelam gola, co to jest, chudy pewnie jakiś. Co to ma być? I jeszcze wiesz, jest jakiś Znicz, a my tu walczymy o awans. No było grubo. Ale on pokazał taką właśnie ciężką pracą, gdzie może dojść piłkarz urodzony w Polsce i wychowany też, bo no, myślę, w Polsce, że no, nie? Zrobił kawał dobrej roboty, ale to też nie było z przypadku, tylko ciężka praca, systematyczna przede wszystkim. Chyba tu? Wiesz co, można i tu i to, nie ma problemu. Tu, nie? Tak, spokojnie. No tak. Gazuję. Pierwszy raz tu jestem. Ja też. Gdzie jesteśmy? Nie mam pojęcia. W Mikołowie. Przed Mikołowem, no. Siedziba naszego sponsora. Tak jest, jedziemy. Jedziemy do Chilze zobaczyć, przebić piątkę, zobaczyć. Co tam się dzieje, nie? Jak to wygląda. Jak pracują. No właśnie, odnośnie tej pracy. No, rozumiem, że ty wierzysz bardziej w ten kult pracy niż tylko talent tak naprawdę. I wierzysz, że można wszędzie. Myślę, że tak. No, talent też jest ważny, ale jeśli się go pracą nie przyłoży, to z tego talentu nic nie będzie. Przede wszystkim robota, bo też jestem takim zawodnikiem, że no, był ten talent, ale przede wszystkim ciężka robota. Czyli talent, praca, a twoja inspiracja, jeśli chodzi o zawodnik? Kiedyś był Thierry Henry, jak grał w piłkę, później był przez chwilę Mario Götze, teraz jest Luka Modric. Czyli pracusie. Tak, myślę, że pracusie. No a do poprzedniego pytania, to myślę, że talent, ciężka praca i też przede wszystkim szczęście, bo szczęście. Też jest ważne, jak ktoś na ciebie postawi, czy wejdziesz, strzelisz gola i po prostu jako młody zawodnik i to wszystko do góry nogami może się przestawić. Tak nigdy nie wiadomo, w którym momencie będziesz miał szczęście. Jedni dłużej czekają na debiut, inni szybciej. Jeśli chodzi o klub, w którym zawsze grasz FIFA, czy tak średnio? Kiedyś grałem, ale ciężko miałem z padami później. Jak widziałem, jakie mają składy ludzie, a jaki ja miałem, to później się denerwowałem i teraz tylko w Call of Duty gram. Okej, Call of Duty, to jest zabijanie. Tak. Ale fajne. Tak, z chłopakami gram tam. Po sieci? Z Mielca po sieci gramy sobie razem. Kto tam gra? Na słuchawkach. A z Mateuszem Matrasem gram. A z Makiem? Z Bartem Rożkiem. Nie, z Maczkiem nie. Z Maczkiem jaki kontakt miałeś? Bo dobry. Człowiek instytucja. Dobry. Mieliśmy kontakt. Fajny człowiek, z którym można pogadać na każdy temat i też dobry piłkarsko i też, żeby podtrzymać tą atmosferę, to też super człowiek. To mieliśmy mieć. Aha. Damy radę. Aczkolwiek. Ale 13 po. No to. Mnie pochwaliłeś przed chwilą. No pochwaliłem się, ale. Ale taki skręt na Mikołów. No bez sensu. Muszę poprawić coś. Przeżyjemy. Lubimy kółeczko. Nie jest prosto, ale widzisz, tak koncentrowany jest bardzo dobrze. No. Że zaraz na zamykowaniu wróci. Nie ma tragedii. Nie ma tragedii. Robimy. Spoko. A powiedz mi, właśnie tam z połowa chłopaków z Piasta w tej stali tam. Flis chyba, tak? Matras, Maczek,
Jest fajna, fajna ekipa też. Co ci mówili o Piastie wcześniej? Chwalili czy tak mówili, uważaj tam na, nie wiem, na coś? Nie, chwalili ruch, mówili, że to jest następny krok w mojej karierze, że dobrze, że idę dalej rozwijać się. I myślę, że to widać, że się rozwijam z każdym kolejnym miesiącem, dniem i wszystko idzie w dobrym kierunku. A na treningi z czym, jak jeździcie samochodami, kto z tego zawsze zabiera? Bo jak to działa? To jest jakaś kolejka, czy no zawsze jeździmy w trójkę i w kto? Każdy inny dzień. Ja, Karol Szymański i Tomek Mokwa, więc okay. Na przykład ja poniedziałek, ktoś wtorek, ktoś środa, to tutaj to nie ma reguły. Ktoś nie ma przy sobie samochodu, to nie ma problemu, żeby ktoś pojechał dwa razy, bo to dobrze się dogadujemy. Czym to jest spowodowane? Bo na same mecz, na stadiony jeździcie każdy swoim autem, parkujecie pod stadionem, tak. Ale potem jedziecie jeden na trening, bo przede wszystkim chodzi o oszczędność miejsca przy parkingu, czy weselej, czy... Nie, w sumie nie opłaca się jeździć każdy, żeby jechał każdym swoim samochodem. Każdy ma jakąś swoją grupkę samochodową. Aha. I każdy jeździ sobie w 4-5 osoby, w trójkę akurat mamy, więc stałe ekipy są takie. No ale jak jest gorąco, wy jesteście po takim brudnym treningu, to co, zabezpieczacie jakoś te fotele? Mamy ręczniki, z ręcznikami jeździmy zawsze. Tak? Tak. Okej. Okay. Tak. Czyli nie ma z tym problemu. Nie, no trzeba dbać o samochód swój, no tak. czy kumpla. Okej, okay. Kto jest najlepszym kierowcą twoim zdaniem? Karol Szymański. Tak? Jeszcze jak ma swój drugi samochód BMW to... Autobusem lubisz jeździć tym naszym klubowym? Czy to jest niewygodne tak naprawdę? Nie, super. Lubię jeździć autobusami w sumie. Bardziej niż samolotami. Serio? Dlaczego? No nie wiem, jakoś nie lubię. Boję się w sumie tak trochę. No to jest takie dziwne uczucie, no, nie? No dziwne uczucie, no. Nienaturalne. Nigdy nie wiadomo, nie? Ale no też tak mówią, że to nigdy nie wiadomo co w samolocie i nie wiadomo co w autokarze, no ale wolę autokar zdecydowanie. Trzymać się ziemi. No, no dobra. Jeszcze jakie cele na przyszły rok? Myślę, że jak najwyższe miejsce w tabeli, żeby ta jesień przede wszystkim była dobra, żeby po prostu te drużyny też nie odskoczyły. A liga pokazuje, że ciężką pracą naprawdę tutaj można dużo, ale też trzeba podejść do tego na spokojnie. Mówiłem wcześniej, że też w każdy kolejny mecz nie ma co planować w sporcie, bo wszystko później może się do góry nogami odwrócić. Dzień dobry, witam, zapraszam. Dziękuję. Grzesiu, wszyscy lubisz Mercedesy. Zgubię się tu w tym samochodzie. Nie. Pierwsze wrażenie? Jest dużo miejsca? Top, no kurczę. Jakie macie samochody w ogóle w bazie? Mamy samochody marki Mercedes, Volkswagen, Skoda, Audi. To są auta, które są teraz najpopularniejsze. Czy widziałem jakieś Porsche Panamera? Porsche też mamy Panamera, jak najbardziej. Dobra. Fajny model Porsche. Dlaczego współpracujecie z Piastem Gliwice? Dlaczego współpracujemy z Piastem Gliwice? Ponieważ dostrzegamy podobieństwo w potencjale zarówno naszej firmy, tak jak i Piasta Gliwice. Mhm. Tak jak też mówiłem na podpisaniu umowy, jest to drużyna, która 5 lat rzędu już teraz utrzymuje się w top 6. Utrzymali ten poziom w tym sezonie i no my też staramy się mocno rozwijać na rynkach krajowych i międzynarodowych także. Byliście na derbach? Oczywiście, jesteśmy na każdym meczu. I który najlepszy mecz Piasta w tym sezonie? Najlepszy mecz Piasta w tym sezonie? Mnie się osobiście najbardziej podobał mecz z Widzewem. Dobry mecz. Do pewnego momentu bardzo pełna fajnie. Kontrola, no później trochę niepotrzebna nerwówka, ale fajna atmosfera i dużo ludzi. Co zdałeś? No, za pierwszym razem? Muszę się zastanowić teraz. Ale co? Wynik testu pozytywny. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję.